Witajcie w czwartym odcinku serii Zagrajmy w Call of Duty 2. Klasyka klasyką. Zaczynamy misję czwartą, czyli Railroad Station 1. Stacja pierwsza. Rady jest droga. Stacja kolejowa pierwsza. Stacja kolejowa. Można tak nazwać pierwsza, nie? To nazwę ten odcinek stacja kolejowa. Tak będzie ładnie. I poziom zwykły. Jak się czasem... dobra, już zaczynamy. Okej. Okay. O, Boziu, ta misja, naprawdę, serio. Pukawkę mi daliście. Dobra. Teraz jest pukawką będę szedł. Nie zamykaj mnie. Testamentu nie spisałem. Tu jest ciemno, ja się boję ciemnych miejsc. Mistrz Paranormal Activity, chłopaku, przypomnij, będę płakał. O Boże. A, jasne. O, samolot. Ajo. O, wariaty jadą. Co wy tam pierwszy ta... Uj. Teraz chłopaki oberwić dopiero. Nie będziemy ich zabijać, bo nie warto, ale... Widzicie, jakie wariaty z nich? Jak my się zdziwią się? Headshot! Chcieliście? U sokoli strzał. Dobra, już niech przeżyją. Tam przeżyć. Chyba są nasi, wiecie? Ja postrzelałem tutaj, jak są nasi. Dobra, to ja sobie będę szedł dalej, żeby nie przedłużać. O, ale krwi. Postawiłem sobie na maksymalnie, żeby było jak najwięcej krwi. O, nie to wygląda, szczerze mówiąc. Dobra, oni umrą, bo już się zbierają, tak wiecie, już się czołgają. Okej, okay. Doszliśmy. Okej. Okay. Nie doszliśmy, w sensie wiecie, nie? To po prostu doszliśmy do miejsca, którego mieliśmy dojść. Tam do stacji, która jest tutaj. Ja sobie wezmę amunicję, bo to nam się przyda. Nie no, serio. Fucking kidding me. I światełko jest. Światełko jest. Chyba heada mu sprzedam. Perki są tak żal... No wychodź, wychodź! Wiedziałem, spokojnie. Super. Nie no serio, a nic nie ma, leży tyle zwłoka, to mu... Ale ja mdzę za dzisiaj! Nie, ja nie chcę umierać. Jakby to nic nie brałem.
Dobra, budyń przedawkowałem i kopucza lekko, ale to tylko tak, tak, wiecie. Tak trochę, tylko nie mów się nic, mam się załamała i w ogóle. Gin, kurwa. O kurwa, o kurwa! Oj! Dałem się tak szybko zabić, ale jestem słaby, nie? Nie, no serio. Dobra, ale tak całkiem serio, trzeba się wziąć do roboty, co? Amunicji, o spoko. To idziemy teraz dalej, dalej troszkę tutaj, tutaj. Powinniśmy być na górę najlepiej. Żeby chronić tego miejsca, bo taka jest misja, chronić to miejsce, później trochę dalej będziemy. Bo stację trzeba przejąć. No właśnie, przejmij stację, jak ci będą hordy Niemców atakowały. Powodzenia. Okej. Dobra, odpadł się skrypt. Okej, musimy być w tej pozycji, żeby od początku nie stracić. Góra mamy zarąbaną, dwójko już jest, ja se tu ustanę na czatach, albo tu najlepiej, w pierwszej obronie już. W pierwszej linie i najlepiej sobie stać. Sobie zabijać tych Niemców brzydkich, których nie lubimy, naprawdę nie lubimy. Żegnataj mnie, a nie lubicie, widzę. Dobra, ja już wycofuję obronę. O kurde, nie ma mowy. Zgrano gdzieś. Pełno jest tych Niemców, bądźmy szczerzy, i się tu narojała pomówków. Kampania radziecka. Kurczę. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co nie? Ciężko. Dużo ich tutaj się kryją. Kurczę, po kątach. Tylko zaatakować. O kurde, ale się tu wysypało. O kurde! O kolego. O! O fachu! Wiedziałem, że zginiemy, granat nas zwalił. Ale chyba się nie cofniemy. Dobra. Nie, nie cofnęliśmy się. To jest za chwilę, jak zginiemy. Przed. No tutaj się naroliło, jak mówków. Możemy stracić tego miejsca. Musimy walczyć nim walecznie i mężnie. Zostali rozstrzelani. Dobrze, 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 dobrze. Dzięki, gra za granata, chłopaki. A się kryje, a co wy myślisz, że ja robię na druta, chłopaki? Aha, czołg jeszcze, dzięki! Straciliśmy to miejsce już, chłopaki, ja wam powiem. By się jakieś wsparcie przydało? Nie wiem, cokolwiek. Jak nas wybiją? Oni cuda wierzą. Może jak wyjdę, to się będą respić. Thank you.
dobra. O już, respcie się. Dobra. Jest czterech żołnierzy, którzy będą walczyć po mojej stronie. Nie no, super, nie, naprawdę. Za mało ich jest. Trzeba to spadać. Dostał w głowę i przeżył. Bądźmy szczerzy, lekka ściema. Wystrzeli się cały? Uj, granat. Prawie tam, gdzie stałem, ale tylko prawie. Okej. Zdjęci są. O, jeny. Co za głąbek według mnie. A to jest tylko, wiesz, to jest single. Jakby to było na mulcie, jakiego, to by tu była masakra, dosłownie wam to mówię. Oni by nie przepuszczali swoich miejsc w życiu. Na mulcie jest w ogóle na bajka, ja wam to mówię, naprawdę. To jest na bajka w ogóle. Nasze? Nasze już, dobra. Amunicję tu wezmę. O. Wziąć amunicję, podniosę amunicję tu. B. A, tu musi miejsce. Ja sobie na początku naokoło obejdę i wiecie, pozdobywam sobie, bo nie chcę do głównego iść. A sobie chcę zdobyć i powoli tam sobie śmigać, wiecie. Według mnie tak jest lepiej, bo sobie będziemy to nam jest potrzebne, żeby po prostu ich klikać z kolei do kolejnych miejsc. Dzięki temu będziemy mogli chyba A nawet zdobyć, jak sobie zdobędziemy C. Mieć karabin maszynowy na swoje potrzeby zabijania ich. No właśnie, ale z boku właśnie, nie przewidziałem tego. To jest mój błąd, ale próbuję podejść. Pedał, mus pedał. To się chłopak się nawróci od razu. No, zabij mnie, a to się... Ojej, jeszcze z tyłu, serio. Tak blisko wroga. Nie no, nie wierzę. Jeszcze się skrypt nie uruchomił. Czekajcie. Aha. Dobra. Jest, skrypt się odpalił już. Chwilę sobie użyjemy tego działka. Będziemy na tym działku tutaj. Dobra, dużo z tym nie zrobimy. Pójdziemy sobie pod A automatycznie. To jest dróżka, która nas poprowadzi chyba. Jakieś okopy powinno być i tymi okopami właśnie. O, te okopy mi chodzi. Takie nieciekawe troszkę. O, serio? Przecież mogę raz ten budynek atakować, a ja powiedziałem sobie, że nie. W początku te poboczne, bo to będzie dla nas bardziej opłacalne, bo nie będzie nam nikt na przykład... Nikt nas nie... Kurczę, nie przygwoździ w miejscu, jak już będziemy siedzieć. Widzicie? Już... Okej, został tylko B. I teraz nie ma nam kto nas już przygwoździć. Możemy spokojnie wchodzić do mnie. I tam się zajmować tymi Niemcami. Ich trochę tu będzie pewnie. Ale nie przesadzałem, nie będę mieć aż chyba tak źle, jak myślicie. Dobra. To ich ściągnąłem. Nigdy nie lubiłem chodzić. Kurczę, jak ja się zawsze bałem wejść. Byłem młodszy, grałem w to, to się tu bałem chodzić się. Bałem, tak, chyba masakra. Chciałem, że mi wyskoczą, nie? O, właśnie. Wracając z kamienia, jak ja się bałem w to brać. Kurczę. No mówię wam o tym właśnie, tym, że oni potrafią z dwóch stąd przyjść. Jest. Słyszeliście, jakby wszyscy pali na automatycznie? No, skrypt się odpalił, wszyscy co przyszli tutaj jeszcze, to poginęli automatycznie. Śmieszne trochę. Mało nas było.
No, dziękuję bardzo. I udało nam się przejść. Nie został jeden akt z kampanii radzieckiej i zaczynamy kampanię Wielkiej Brytanii i później amerykańską. Jeszcze mamy Forteca Stalingradu. Mamy Downtown Assault, czyli Assault to jest chyba żołnierz, nie, soldier. A to się ogarnie, nie bójcie się. To będzie szturm czołgów, albo coś w tym stylu. No to nie przedłużając, to był czwarty odcinek serii Zagrajmy w Call of Duty 2. Nagrał dla was Super1997, zapraszam na mojego fanpage'a, którego podam niżej w opisie. Trzymajcie się, cześć!